Dzień dobry, Łukasz Kocur, witam Państwa bardzo serdecznie w piątek, 30 października. Czas na aktualne wiadomości z Wrocławia w dzienniku 7.1 News, w którym już za chwilę. Dzień Wszystkich Świętych. Akcja Znicz we Wrocławiu. Zwycięski powrót Śląska. Zbliża się 1 listopada, czyli uroczystości Wszystkich Świętych. Już w najbliższą niedzielę wielu z nas odwiedzi groby zmarłych bliskich. Sprawdziliśmy, jak wyglądają przygotowania do tego święta we Wrocławiu. Uroczystość Wszystkich Świętych to jedno z najstarszych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z pamięcią o tych, których już z nami nie ma. Ksiądz Rafał Kowalski zwrócił uwagę na istotną różnicę między Dniem Wszystkich Świętych a zaduszkami. Tak, tu mamy do czynienia z zupełnie dwoma różnymi dniami, jeżeli tak możemy powiedzieć, i niosą one zupełnie różną treść. To znaczy, trochę w czasach komunistycznych starano się zatrzeć tą treść chrześcijańską czy katolicką, jaką niesie uroczystość Wszystkich Świętych, nadając mu chociażby nazwę Święta Zmarłych. I to pokutuje w umysłach wielu, czy w świadomości wielu ludzi, którzy właśnie ten dzień określają jako Dzień Zmarłych, czy Dzień Święta Zmarłych. Zresztą chodząc na groby, jakby to się wpisuje w nasze wspominanie zmarłych. Tymczasem Dzień Wspomnienia Zmarłych to jest dzień 2 listopada. Znanych, anonimowych, współczesnych świętych Kościół katolicki wspomina 1 listopada. Jak podkreśla ksiądz Rafał Kowalski, uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. We Wrocławiu, ale także w kilku innych miastach, w Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych można wziąć udział w Marszu Świętych lub spędzić czas na balu. My to, czego jesteśmy świadkami w ostatnim czasie, to taki wysyp, jeżeli mogę powiedzieć, uroczystości, które są przeżywane w Wigilię Wszystkich Świętych, czyli 31 października. Tak? Coraz częściej w wielu miejscach, także właśnie naszego Dolnego Śląska, organizowane są różnego rodzaju imprezy o nazwie Holy Wins, czyli Święty Zwycięża, pokazujące właśnie tą prawdziwą treść uroczystości Wszystkich Świętych. I to też jest dobre. Można rzeczywiście zainteresować się, gdzie takie spotkania są organizowane w wieczór z 31 na 1 listopada i także włączyć się w przeżywanie takich inicjatyw. O zbliżającym się Dniu Wszystkich Świętych przypominają też tłumy mieszkańców kupujących wiązanki i znicze. Kwiaciarni już na kilka tygodni przed 1 listopada zbierają zamówienia. Ten weekend, co był teraz, to była taka pierwsza fala uderzeniowa, jeżeli chodzi o zainteresowanie i o ruch. No i teraz im bliżej świąt, tym większe zainteresowanie, ale największy ruch będzie dzisiaj, jutro, w sobotę, no i boom będzie w niedzielę. Interesować się interesują, sprawdzają ceny, czy podrożało coś, czy będą inne ceny na sobotę, niedzielę. Oczywiście mamy nadzieję, że w sobotę i niedzielę będzie duży ruch. Najważniejsze, żeby w szale zakupów nie zapomnieć o prawdziwej istocie Święta Zmarłych. Jest to wyjątkowy dzień, pełen refleksji, zadumy oraz wspomnień o osobach, które odeszły. Święta są przede wszystkim wspomnieniem tych, co odeszli. No, przede wszystkim mojego męża, któremu w tej chwili przygotowuję grób, rodziców, do których pójdę dopiero w sobotę, bo jest to na drugim końcu cmentarza. No i takim przeżyciem duchowym właśnie, wspomnieniami z tych lat, kiedy byliśmy razem. W najbliższy weekend panował będzie wzmożony ruch na drogach i zapewne odczujemy jego kumulację w niedzielę. Już od dzisiaj policjanci rozpoczynają coroczną akcję Znicz. Będą wzmożone kontrole na drogach i zmiany w organizacji ruchu. Okres Wszystkich Świętych to czas zadumy i refleksji, ale również wzmożonego ruchu na drogach i przestępczości. Pamiętajmy zatem o szczególnej ostrożności podczas rodzinnych wyjazdów, a także odwiedzin na grobach bliskich. Organizowana co roku policyjna akcja Znicz ma na celu zniwelowanie liczby wypadków i zapobieganie kradzieżom. Policjanci będą też sprawdzać trzeźwość kierowców oraz stan techniczny samochodów. Ta akcja rozpoczyna się 30 października i potrwa do godzin porannych 2 listopada. Większa ilość niż codziennie funkcjonariuszy będzie pełnić służbę nie tylko na drogach województwa dolnośląskiego, ale również w okolicach i na samych cmentarzach. Będziemy przede wszystkim dbali o bezpieczeństwo osób, które będą podróżowały, a więc będziemy zwracali uwagę na to, co dzieje się na drogach, ale będziemy również dbać o bezpieczeństwo w okolicach cmentarzy i na samych cmentarzach. To będą policjanci pionu operacyjnego,
regionu ruchu drogowego, prewencji. Najwięcej będzie jednak tych policjantów ruchu drogowego, tych najszybciej zauważymy, to oni będą kierować tym ruchem, będą wskazywać miejsca, gdzie można jechać. I tutaj przypomnienie dla wszystkich wybierających się w podróż, aby nie jechać na pamięć, żeby zwracać uwagę na oznakowanie na drogach. Te oznakowanie może się zmienić, ono może wyglądać zupełnie inaczej niż w taki normalny dzień. Część z ulic, część z dróg może być w ogóle wyłączonych z ruchu. Tam tylko będą mogły się przemieszczać służby ratunkowe, policja, pogotowie, na przykład straż pożarna. Przemieszczanie się w trakcie tego gorącego okresu mają ułatwić również dodatkowo uruchamiane linie tramwajów i autobusów. Na czas weekendu funkcjonować będą nowe przystanki w okolicach cmentarzy. Dla przyjezdnych spoza Wrocławia w piątek i w sobotę otwarte będzie biuro obsługi pasażera na dworcu głównym. Rzeczywiście w okresie Wszystkich Świętych przede wszystkim to zamówienie znacznie się zwiększa. Można powiedzieć, że staramy się wtedy wykorzystywać prawie 100% naszego taboru. Wszystkie ręce na pokład i staramy się zastąpić jak największą liczbę samochodów jeżdżących w tym czasie po mieście. Zachęcamy do przesiadania się do komunikacji miejskiej w związku z tym, bo rzeczywiście tych dodatkowych autobusów i tramwajów w tym czasie jest sporo. Osoby, które rezygnują w ciągu tych dni z własnych aut, przede wszystkim nie muszą martwić się o zaparkowanie, o dojazd, o stanie w korkach, ale też jeżeli wykupią sobie bilet na dobę bądź 48 godzin, to rzeczywiście również zaoszczędzają, więc jest wiele argumentów za komunikacją miejską. Posiadaczom smartfonów i tabletów w celu ułatwienia poruszania się po mieście proponujemy korzystanie z aplikacji IMPK, dzięki której w czasie rzeczywistym można obserwować, gdzie znajduje się dany autobus. Ta podróż, którą będziemy się udawać najczęściej z całymi rodzinami, ma być przyjemnością, nie wyzwaniem dla nas, nie walką o życie na drodze. To ma być przyjemność. Przejazd samochodem powinniśmy w takim kategoriach traktować. Przed cmentarzami tych policjantów będzie więcej, na cmentarzach również, tu przede wszystkim policjanci pionu prewencji, ale również pojawią się policjanci operacyjni. Oni będą zwracali uwagę, jak zachowują się osoby, czy czasem w grupie, w gronie tych osób, które odwiedzają cmentarze, nie ma na przykład jakichś złodziei, którzy planują coś ukraść, być może zniszczyć. Takie osoby będziemy starali się wyłapywać i oczywiście za popełnione czyny rozliczać. Pamiętajmy, aby dobrze zaplanować naszą podróż. Wyznaczmy punkty postojowe, gdzie będziemy mogli rozprostować nogi i odpocząć przed kontynuowaniem jazdy. Pomyślmy też nad tym, gdzie zaparkujemy nasze auto. Dobrze zabezpieczmy mieszkania i domy przed włamaniami. Pamiętajmy, żeby na cmentarzach nie nosić przy sobie zbędnej gotówki. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Wrocławiu, działając wspólnie z policjantami z Komisariatu Policji Wrocław-Przypole, a także z grupy NYSA ze Zgorzelca, zlikwidowali kolejną dziuplę samochodową, tym razem na terenie Wrocławia. Policjanci weszli w posiadanie informacji, że na terenie jednej z prywatnych posesji mogą znajdować się podzespoły z samochodów różnych marek, pochodzące z kradzieży. Po przygotowaniu natychmiast przystąpili do realizacji. Funkcjonariusze, przeszukując pomieszczenia gospodarcze wykorzystywane przez podejrzanych, ujawnili, a także zabezpieczyli części samochodowe z pojazdów utraconych na terenie m.in. Polski i Włoch. Sprawdzenia i szczegółowe analizy wykazały, że części te pochodzą z co najmniej 18 luksusowych samochodów, takich marek jak Mercedes czy BMW. Funkcjonariusze zatrzymali kobietę i mężczyznę w wieku 39 i 43 lat, podejrzanych o paserstwo, którzy trafili do policyjnego aresztu. Obecnie pozostałe niezidentyfikowane do tej pory elementy są nadal sprawdzane przez policjantów, a zatrzymani za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem. Zgromadzony na ten moment przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym zarzutów paserstwa. Za tego typu czyn w świetle obowiązujących przepisów grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Koszykarski Śląsk Wrocław znów zagrał w europejskich pucharach. 17-krotni mistrzowie Polski w hali Orbita wygrali 71-69 z litewskim BC Szawle w ramach Pucharu Europy FIBA. Po 7 latach Śląsk zwycięsko wrócił do europejskich pucharów. Wrocławianie pokonali BC Szawle w pierwszej kolejce FIBA Europe Cup zaledwie 2 punktami, przypomnijmy wynik końcowy 71-69. Kibice w hali Orbita na stojąco dopingowali WKS i ponieśli w końcówce podopiecznych Michajlo Uwalina.
Najpierw chcę podziękować kibicom za ich wsparcie i doping, który pomógł w pierwszym zwycięstwie FIBA Euro Cup. Tak jak w ostatnich meczach, pierwsze kilkadziesiąt minut nie układało się po naszej myśli. Dostaliśmy jednak pozytywny impuls i z biegiem kolejnych kwart nasza gra wyglądała coraz lepiej. Nie zagraliśmy najlepszego meczu, ale mamy zwycięstwo i to się liczy. Musimy poprawić zastawianie tablicy i zbieranie piłek. Oczywiście nie byliśmy dziś świetni, na pewno nie, ale trzeba szczerze powiedzieć, że nie jest łatwo wygrać mecz, gdy gra się źle. Jestem zadowolony z tego, jak zawodnicy zareagowali w czwartej kwarcie, gdy wynik się decydował. Nasza obrona była wtedy znacznie lepsza. Odrobiliśmy 10 punktów straty. To było coś, co powinno się zacząć wcześniej. Wrocławianie byli osłabieni brakiem kontuzjowanego Mateusza Jarmakowicza. Pierwsza kwarta, zakończona remisem 18-18, druga to tylko 14-21 i kolejne dla Śląska 23-20 i 16-10. Pierwsza połowa taka dość słaba w obronie, potem zdecydowanie lepsza obrona. Myślę, że to obroną głównie wygraliśmy ten mecz w drugiej połowie. No, wygraliśmy mecz, na pewno parę błędów było. Cieszy wygrana, na pewno mamy dużo do poprawy. Cały czas myślę, że potrzeba nam czasu i będzie dobrze. Na 26 sekund przed końcem spotkania Śląsk prowadził jednym punktem. Dobra obrona WKS-u w ostatnich sekundach czwartej kwarty nie pozwoliła Litwinom na oddanie rzutu i Śląsk dzięki temu zwyciężył 71-69. Dobrze się układało to spotkanie przez 30 minut. W czwartej kwarcie zacięliśmy się zarówno w obronie, jak i w ataku. Ciężko jest cokolwiek powiedzieć o takiej porażce, bo przez cały czas graliśmy to, co sobie założyliśmy, a jednak zacięliśmy się w ataku. W najbliższą sobotę Śląsk czeka kolejny mecz w hali Orbita o godzinie 17.30. Zmierzą się z Polpharmexem Kutno. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym piątkowym wydaniu dziennika 7.1 News. W najbliższy weekend zapraszamy także na tygodnik, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. A do aktualności z Wrocławia powracamy już w najbliższy poniedziałek, kwadrans po godzinie 17.00. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia.